Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym naszym odcinku podcastów, w którym opowiadamy Wam o tym, co możecie robić na uczelni podczas studiowania. Dzisiaj kolejny odcinek z kolejnym naszym firmem, przedstawicielem firmy, który współpracuje z uczelnią już od ponad 10 lat, włącza się w różne działania, w różne wydarzenia. Jest to przedstawiciel firmy Hewlett Packard Enterprise. Cześć, witaj. Cześć, bardzo miło. Janusz Czarnocki. Jak powiedziałeś, jest Hewlett Packard Enterprise, jestem dyrektorem finansowym naszych spółek w Polsce i przy okazji członkiem zarządu. Dzisiaj porozmawiamy o czymś ciekawym, a jest tym HPE Academy, który na naszej uczelni już jest od 5 sześciu edycji. Dziewiąta edycja. A widzisz, czy ja nawet zapamiętam, a może to może ja pamiętam pięć, sześć edycji, A wy działać już z nami o wiele dłużej. To może powiedz nam, czym jest w ogóle HPE Academy i co tam się dzieje. Może tak. od tego zacznijmy. HP Academy to jest seria szkoleń skierowana do studentów prowadzonych przez naszych pracowników HP, praktyków w danych, w danych obszarach. Ona obejmuje szkolenia o różnej tematyce, zarówno z kompetencji miękkich, jak i bardziej trochę technicznych. Te sesje, tak jak powiedziałem, są prowadzone przez praktyków, którzy dzielą się doświadczeniami z pracy, starają się przekazać, jak jakieś kompetencje używane są w praktyce. Co można wynieść z tych, z tych szkoleń, jak, jak sobie poradzić w nowej firmie, jak, co, co jest wartościowe na rynku pracy, jakie kompetencje nabywać, tak? Takie, tego typu też są tam dyskusje czy rozmowy. No więc, jak, jak, jak tutaj słyszycie, bardzo dużo się dzieje w czasie tego HP Akademii, ale może zacznijmy od początku. Janusz, może powiesz, ile dni trwa takie, taka akademia wasza? Tak. Taka akademia trwa dwa dni, jest, to jest organizowane dwa razy do roku. Te dwa dni zaczynają się jakoś tak wczesnym popołudniem, około pierwszej, do późnego popołudnia to trwa, są, czyli to nie są dwa pełne dni, 8 godzin, podczas których jest każdego z tych, z tych dni, jest ileś sesji e, przełamanych różnymi przerwami, żeby też nie było to ciurkiem. Mniej więcej 9 sesji w ciągu dwóch dni szkoleniowych jest przeprowadzanych, na których studenci mogą, w których studenci mogą uczestniczyć. To też nie znaczy, że student przychodząc musi być na w każdej z tych sesji. Może sobie wybrać, które rzeczy go bardziej interesują, które mniej i w ten sposób sobie zorganizować te dni. Okej, okay, a najbliższa HPA Akademii mamy? 26-27 kwietnia. Czyli rekrutacja już u nas trwa? Mam tak. na myśli u nas, jako w Centrum Współpracy z Biznesem. Czy do tej akademii mogą zgłosić się tylko studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu, czy też jeszcze inni studenci? HP Akademia jest dedykowana dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego oraz studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. O, czyli hmm. możecie też między innymi podczas takiej akademii porozmawiać z Waszymi kolegami, na przykład z Uniwersytetu jak Wrocławskiego. To teraz powiedzmy, może jak przebiega proces rekrutacji? Tak. Od samego początku. Rekrutacja odbywa się przez Wasze Biuro Karier na Uniwersytecie albo przez naszą stronę internetową. Także to w ten sposób. Okej, okay. czyli tylko poprzez formularz zgłoszeniowy? Następnie rozumiem, odbywa się to u Was w biurze, czy odbywa się to online y Szkolenia są u nas w biurze. Okej, okay, czyli mhm. też fajnie, do nas, tak. bo można poznać wasze biura. Tak, jak najbardziej. I teraz można zapytam, zobaczyć. ja wiem gdzie ono jest, ale nasi słuchacze nie, więc może powiesz, gdzie mieści się wasze biuro? Nasze biuro mieści się na Piotra Skargi 1, to jest vis-a-vis -vis po skosie od Galerii Dominikańskiej, ten czarny budynek, czarny diament, jakby to mówimy. I naprawdę są przepiękne was widoki i przepiękne przestrzenie jako biurowe, więc też będziecie mogli poznać być może wasze potencjalne miejsce pracy, więc teraz płynnie przejdę do tego kolejnego elementu, bo chciałem cię zapytać, czy takie czy uczestnictwo w szkoleniach HP Academy, to też jest możliwość rekrutacji do was, do firmy? Tak, jak najbardziej. Można się podczas tego, tych szkoleń od razu zostawić CV, zgłosić się do nas, czy jeżeli ktoś, w zależności kto jest na którym roku, czy na staż, czy od razu do, do, do pracy, mamy zawsze różne otwarte pozycje, także rekrytu, rekrutujemy. Na bieżąco i jak najbardziej osoby, które przejdą przez HP Akademię, no to już wiemy, że one przychodzą nie tylko z wiedzą, bo tutaj na Uniwersytecie Ekonomicznym jest świetny poziom edukacji, ale też z różnymi rzeczami, które my staramy się zaszczepić studentom, które wiemy, że później są potrzebne w codziennej pracy. Okej. Okay. Też dobry moment, jeśli chodzi o HP i na rekrutację, ponieważ za niedługo też są targi pracy z 19 kwietnia 19 kwietnia. Dokładnie. dokładnie. I wy też u nas będziecie w trakcie tego wydarzenia, więc, więc będziecie mogli porozmawiać z przedstawicielami firmy, no to od razu też cię dopytam. I z jakimi kompetencjami szukacie pracowników? Czy stricte jakieś twarde kompetencje dominują, czy bardziej miękkie kompetencje? Jak to u was wygląda? To znaczy, jeśli chodzi o kompetencje, o kompetencje twarde, to my wiemy, że studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego czy też wrocławskiego są bardzo dobrze wyedukowani. Także to dla nas jest po prostu, jak gdyby już z, de z definicji wiemy, że to są osoby, których nie musimy dos doszkalać, oczywiście z jakichś specyfik naszych, żeby połączyć ten wiedzę nabytą na uniwersytecie z jakąś tam specyficzną praktyką w każdej firmie, bo w każdej firmie to wygląda jednak trochę inaczej te rzeczy, o których się studenci uczą. Kompetencje miękkie są, są też ważne, zwłaszcza te dotyczące na przykład pracy w zespole, kreatywności, dynamizmu działania, czy, czy bycia takim ciekawym. Ciekawym nie tylko tego, co, co się robi, ale i też szerszego kontekstu, żeby być w stanie wpleść to, co się robi w szerszym aspekt biznesowy i być w stanie wyciągać jakieś wnioski, mieć pomysły? No to tak naprawdę, tak mi się wydaje, to co szukacie jest też związane z waszą kulturą organizacyjną. Bo wasza kultura organizacyjna, z tego co obserwuję, to jest taka otwarta właśnie, różnorodna, bo też tak możemy powiedzieć, bo i wszystkie zmiany, które wprowadzacie, idą u was bardzo, bardzo dynamicznie. Tak można obserwować, jeśli chodzi o nawet sposób zatrudniania i podejście do studentów, no bo też wasza firma współpracuje z nami od 2009 roku i to na różnych obszarach, no bo włączacie się w proces dydaktyczny, prawda? Jest, tak, dokładnie. Jesteście, jak dobrze pamiętam, w Radzie kierunku Finanse i Rachunkowość. Tak, tak, ja mam tą przyjemność razem z, z kolegą, także to jest też bardzo fajna współpraca. To mo może tak naprawdę podam kilka statystyk. Od, od momentu, kiedy współpracujemy, czyli tego 2009, przewinęło się od nas około 400 stażystów z Uniwersytetu Ekonomicznego. Większość z tych osób została u nas zatrudniona. Ja sam zatrudniałem osoby, które teraz mają bardzo fajne, skomplikowane role, bardzo dobrze płatne, także robią też studenci kariery u nas na, naprawdę bardzo fajne. Jeśli chodzi o tę współpracę z dydaktyczną, no to co roku szkolimy studentów z, z dwóch tematów z kurikulum SIMY. to jest Operational Case Study, Managerial Case Study, w zależności od, od roku na, na uczelni, roku studiów. Prowadziliśmy zajęcia dla nieco, prawie tysiąca studentów przez kilka lat, kiedy to To już się No to w tym momencie też obserwujecie, że faktycznie to, co powiedziałeś, yy, że studenci są u Uniwersytetu Ekonomicznego dobrze przygotowani do ról, bo wy też macie na to wpływ tak naprawdę i się angażujecie i też dziękujemy wam za to w, w tym momencie. Może nawiążę też jeszcze do tego, co powiedziałeś o, o naszej kulturze organizacyjnej i środowisku pracy, bo tak jak mówisz, ono jest właśnie różnorodne, ono jest elastyczne to też, żeby zachęcić może studentów, to jest częścią tak naprawdę naszej filozofii i to, co uważamy za benefity pracy u nas, czyli my to nazywamy edge to office, to jest tak elastyczny, hybrydowy, hybrydowy model pracy, to znaczy osoby nie muszą pracować cały czas z biura, mogą pracować z różnych miejsc, nie tylko z Wrocławia, i sam, sam, też, sam też czasem tego, tego używam, na przykład nie wiem, wyjeżdżając na, na parę tygodni nad, nad morze, gdzie część pracuję, część jestem nad morzem na wakacjach. Także to jest, to jest fajne. Wspieramy razem z tym wyposażenie miejsca pracy w domu, czyli studenci czy pracownicy nowi dostają tak zwany one-time payment, jak my to nazywamy. Same godziny pracy są u nas elastyczne. Tak? Można sobie zorganizować dzień pracy pod siebie, wyskoczyć w ciągu dnia na siłownię, czy spotkać się z znajomymi, dokończyć coś później, w zależności co kto potrzebuje i jak to trzeba to uzgodnić ze swoim przełożonym. Ale to jest ta cała nasza filozofia tej elastycznego czasu pracy, plus cały, cały wachlarz innych benefitów, już bardziej takich powiedzmy standardowych w, w korporacjach, czyli to w, w, ubezpieczenia, ubezpieczenie zdrowotne, luxmed, multisport, Wszystkie te, te elementy. Benefity dodatkowe. No dobra, tak. Janusz, tu odkryłeś bardzo dużo, bardzo dużo kart, więc teraz zapytam cię, no dobrze, to jak wygląda proces rekrutacji, jeżeli mogę cię podpytać? P proces rekrutacji może być wielotorowo tak naprawdę u nas. Pierwszy jest klasyczny, zaaplikować na jakąś rolę. Dla Was, jako dla studentów, najłatwiej po prostu podać nam swoje, swoje CV albo podczas HP Akademii, kiedy się z nami spotkacie, albo podczas targów pracy zbliżających się, albo podczas naszych wykładów z Simy. Także w jakikolwiek albo złapać nas na LinkedInie i po prostu w, e, się do nas zgłosić. To jest też dosyć, dosyć elastyczne, mamy podejście w, w tym temacie. Albo jeżeli macie znajomych, którzy już u nas pracują. Dajcie im znać, niech was zareferują. To zawsze są też dodatkowe, jak gdyby tak punkty nazwijmy to, chociaż żadnych punktów nie dajemy, ale wiemy, że osoby, które są referowane, to polecane, czyli polecane do nas, to, to są osoby już też jak, w jakiś sposób sprawdzone. Okej, okay, to jest jedna rzecz. No i teraz ścieżka kariery, no bo powiedziałeś, że są na wyższych rolach. Rozumiem, że student przychodząc, czy też potencjalny nowy pracownik, przychodzi na jakieś określone stanowisko i czy ma wytyczoną na przykład ścieżkę rozwoju zawodowego tak jasno dla niego i klarowną? Tak, i tak, i nie. Okay. Co to znaczy? Student zazwyczaj zaczynając u nas pracę, zaczyna stanowisko junior analityka albo junior księgowego. Ale to nie, nie znaczy, mamy mnóstwo tego typu ról i nie każda, znaczy one są dosyć różne. Są w obszarze finansów na przykład, chociaż nie tylko, bo we Wrocławiu mamy dużo innych działów, nie tylko finansowych sprzedaży. Data Analytics, hR-owych, supply chain i innych. Role junior, an, ana, junior Analityka mogą być najróżniejsze, to znaczy, można, można analizować supply chain, można analizować marże produktów. Można przygotowywać czy pomagać w przygotowaniu sprawozdań finansowych, i to są te role junior analityka, na których studenci zazwyczaj startują swoją karierę. I z jednej strony ta ścieżka jest zdefiniowana, bo mamy jasną y, ścieżkę kariery, job level po job levelu, jak my to nazywamy. Jakie są kolejne kroki, czyli potem analityk finansowy, senior analityk, y, lider. Z drugiej strony mamy wachlarz najróżniejszych ról zdefiniowanych w, w, według tej struktury, o której przed chwilą powiedziałem, więc to może być analityk danego biznesu, cloudu, na przykład prof i profitability w klaudzie. To może być analityk, który będzie przygotował sprawozdanie finansowe i podatki dla danej spółki HPE w globalnie czy w Europie. Także z jednej strony zdefiniowane, z drugiej bardzo szeroki wachlarz, który pozwala na poznanie wielu aspektów finansów. Okej, okay, to tak naprawdę jest to fajna możliwość dla dwóch różnych typów osób, osób i kandydatów. Dla tych, którzy chcą jasno i wklarownie wiedzieć, w którą stronę mogą pójść i dla tych osób, które jeszcze nie do końca wiedzą, w którą stronę mogą pójść, więc macie dwie ścieżki, dla każdej z tych osób macie jakąś możliwość rozwoju, więc to też jest bardzo interesujące. No i oczywiście dużo ról liderskich, o których nie wspomniałem, ale to jak najbardziej dużo ról liderskich, czyli menadżerów, dyrektorów, czy... Project magażerów na przykład. Wielu project managerów mam. I rozumiem, że absolwenci z naszego uniwersytetu też się znajdą na tym Tak, 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 jak najbardziej. Więc, jak widzicie, warto próbować, bo tutaj fajnie i jest dużo benefitów w firmie, z których możecie korzystać i też dodatkowo się rozwijać. I też wiemy, że studenci, właśnie tak jak tutaj Janusz wspomniał, rozwijają się w tej firmie. Natomiast intryguje mnie jedna rzecz, mianowicie język. Jak wygląda u Was to, czy jest konieczny, niekonieczny podczas aplikowania? Myślę o języku, Angielski. Język angielski jest konieczny. Na co dzień, bardzo często go używamy, czy na co dzień go używamy. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, pewnie miałbym problem tłumaczyć jakieś zawiłości finansów po polsku dzisiaj, ponieważ używam tylko słownictwa, głównie słownictwa angielskiego. E, więc nawet w domu dużo rozmawiam z, z żoną i, i synem, używając też, wplatając różne słowa angielskie. Część rzeczy pewnie nie potrafił nawet po polsku wytłumaczyć bez przygotowania się. Język angielski, jak najbardziej. Nie martwcie się, jeżeli nie czujecie, czy wasz angielski jest dobry, czy niedobry. To jest często kwestia zebrania doświadczenia zaczęcia mówień, mówić po, w tym języku. I, i naprawdę zobaczycie, że potem to już jest bardzo naturalne. Okej, okay, no bo też tak właśnie zwracam uwagę, że dużo wplatasz po angielsku podczas naszej rozmowy, więc to też sugeruje, że dużo używasz tego angielskiego. Tak. No to słuchaj, to na koniec, żebyśmy też powiedzieli naszym potencjalnym, waszym potencjalnym kandydatom jakieś kilka dobrych rad, jak do was aplikować i co mieć w swoim CV, na co wy zwracacie uwagę podczas rekrutacji. Może masz takie tipy? Tak, zwracamy uwagę... Na różne praktyczne doświadczenia, które przynoszą e, studenci, kandydaci. I to nie musi być żadna duża praca, ale coś, czym się, czym się zajmowaliście praktycznie. To może być projekt na uczelni, to może być e, jakieś zaangażowanie w różne eventy, w koła naukowe. To są takie dodatkowe rzeczy, które są bardzo wartościowe. To, to może być udział w naszym HP Akademii. Wtedy wiemy, że macie już. E, dużą kompetencji, czy przeszliście szkolenia z obszarów, które są dla nas ważne później. Więc tego typu różne praktyczne rzeczy na pewno są wartościowe. Okej. Okay. I tak naprawdę jest potencjalny kandydat, student, który nie ma doświadczenia, może właśnie takimi elementami zabłysnąć podczas procesu rekrutacji, że uczestniczył właśnie albo w kole naukowym, albo w projekcie. To może być coś też oso osobistego, co robicie poza uczelnią. Nie? Okay. Ze znajomymi. No. Nie wiem, jakaś fajna przygoda, i którą przygotowaliście jakąś wyprawę. To są te, tego typu właśnie aspekty. I to jest dobry tip, bo często zadajecie pytanie, a co ja mam wpisać w tym CV? To macie odpowiedź. Niekoniecznie musicie mieć 100 różnych rzeczy i miejsc zatrudnienia. Wystarczy właśnie takimi rzeczami uzupełnić tak. swoje CV, bo tym możecie zachęcić między innymi właśnie Kortarówski LED po Kartę Enterprise. No dobra, to chyba powiedzieliśmy wszystko. Jak myślisz, chcesz coś dodać jeszcze? No Mam nadzieję, że jak najwięcej z Was słuchających tego spotkamy się na HP Akademii. Ja też tak myślę, więc zapraszam Was do zgłaszania się do tego projektu, bo rekrutacja trwa. Natomiast też zapraszam Was oczywiście na stole Skorpion Packard Enterprise podczas o, naszych targów pracy, gdzie będziecie mogli porozmawiać z przedstawicielami, złożyć swoje CV, do czego Was też serdecznie zachęcam. I oczywiście dla osób, które uczestniczą, na uczestnictwo w wykładach i zajęciach, które przez firmę jest prowadzone. Jak najbardziej. Więc na ten moment dziękuję Ci bardzo. A może jeszcze jedną rzecz. Dodajmy, gdzie możemy jeszcze znaleźć Wasze oferty pracy. Nasze oferty pracy na naszej stronie internetowej? U nas na platformie JobTizer i w Biurze Karier. Na LinkedInie, na, nasz, na Facebooku, na naszym profilu facebookowym. I to chyba wszystko będzie. A jeżeli nie podajemy Wam konkretnych linków, bo one znajdą się na dole pod tym podcastem. No to na dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Ci, Janusz, za uczestnictwo. W tym podcaście i dziękuję za Wasz wkład w ogóle w funkcjonowanie Uniwersytetu. Dziękuję bardzo. A Wam bardzo dziękuję za słuchanie i trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.